Warszawa. Tutaj toczyło się życie młodego Chopina. Tu mieszkał. Tu chodził do szkoły. Tutaj koncertował. Chodził na koncerty i do opery. Tutaj pierwszy raz się zakochał i tutaj poznał przyjaciół na całe życie. Większość kolegów Chopina z lat szkolnych pochodziło spoza Warszawy i w ciągu roku szkolnego mieszkało w pensji dla chłopców, prowadzonej przez rodziców Fryderyka. W wakacje wracali na wieś do swoich domów, a Chopin jeździł do nich w odwiedziny. Szafarnia. Wyjazd do domusia Dziewanowskiego w szafarni przyniósł mnóstwo wrażeń, które młody Chopin opisywał w listach do rodziców, stylizowanych na gazetę codzienną. Nazywał je kurierem szafarskim. Pierwszy raz był na wakacjach bez rodziców, dlatego opisywał im dokładnie, co robił i co się ciekawego wydarzyło. A rok później wrócił w to samo miejsce i miał nawet okazję grać ramię w ramię z wiejskim skrzypkiem. I chociaż skrzypce miały tylko 3 struny zamiast 4, a bas, który schwycił Chopin, tylko jedną, to muzykowali tak żwawo, że wszystkim nogi rwały się do tańca. Sanniki. Odwiedziny u Kostusia Pruszaka i jego młodszej siostry Olesi to kolejne wspaniałe wiejskie wakacje Fryderyka. Poturzyn. Z ostatnim ze swoich wyjazdów na wieś udał się Fryderyk do swojego przyjaciela od serca i powiernika największych sekretów, Tytusa Wojciechowskiego. Chopin odwiedzał nie tylko rówieśników, ale też bardzo ważnych ludzi. W Antoninie spotkał się z księciem Antonim Radziwiłłem, którego córki zachwyciły się młodym wirtuozem. Na prośbę starszej z nich, Elizy, musiał w kółko powtarzać tego samego poloneza, a ona w tym czasie rysowała jego portret w swoim sztambuchu. Młodszej, Wandzie, dawał lekcje gry na fortepianie. Skomponował też dla niej poloneza na fortepian i wiolonczele, którego mogła grać razem z tatą. Książę Radziwiłł był nie tylko ważnym politykiem, ale także wiolonczelistą i kompozytorem. Chopin robił też wycieczki turystyczne. Na przykład w Toruniu zwiedził chyba wszystko, co było do zwiedzenia. Ratusz, kościoły, Krzywą Wieżę, dom, w którym urodził się słynny astronom Mikołaj Kopernik. Ale najbardziej zachwycił się piernikami. Raz udał się też do uzdrowiska, żeby nabrać sił przed powrotem do szkoły. W dusznikach zażywał kuracji i trochę się nudził, bo tęsknił do dobrego instrumentu, którego mu bardzo brakowało. Nie pozwalano mu wychodzić zbyt wysoko w góry, choć miał na to ogromną ochotę. Wspiął się jednak do chatki pustelnika, skąd rozciągał się wspaniały widok na całą okolicę. A innym razem zamarzył, żeby Wigilię Bożego Narodzenia spędzić w Żelazowej Woli, tam, gdzie przyszedł na świat i gdzie mieszkała rodzina Skarbków. I choć mama nie chciała pozwolić, to udało się ją uprosić i do wigilijnego stołu zasiąść razem ze Skarbkami. Wspomnienie tych miejsc Chopin przechowywał całe życie. Dziś te miejsca przechowują pamięć o nim, nawet jeśli wyglądają już zupełnie inaczej. W szafarni, w miejscu drewnianego dworu Dziewanowskich, stoi klasycystyczny pałac, w którym działa dziś ośrodek chopinowski. Odbywają się w nim międzynarodowe konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Także w Sannikach drewniany dwór zastąpiony został murowanym pałacem. Dziś mieści się w nim Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina. W Poturzynie, po majątku Tytusa Wojciechowskiego,
został tylko fragment muru cukierni, którą wybudował. Ale pamięć o odwiedzinach Chopina przechowują nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej jego imienia. Z chatki pustelnika w Dusznikach Zdroju rozciąga się już inny widok i próżno szukać w nim pensjonatu, w którym zatrzymała się rodzina Chopinów, ale w stojącym w Parku Zdrojowym XIX-wiecznym dworku odbywają się międzynarodowe festiwale chopinowskie, poprzedzane kursami mistrzowskimi dla najzdolniejszych młodych pianistów. Żelazowa Wola, będąca dziś oddziałem warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina, też wygląda już inaczej niż w czasach Chopina. I tylko Antonin zachował się aż do dziś w prawie niezmienionym stanie.